Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, ja jestem oczywiście Kroxy, znajdujemy się na GeForce Kinsie i zaczynamy od batelki na 12 skrzynek 50%. Wszystkie tutaj skrzyneczki oczywiście 50-50, dwa razy Cyrexik, do tego jakaś Water Elemental, Frozen Misty, Behind Astrid i dużo z nożami, więc zapraszam serdecznie oczywiście do oglądania. Przypominam również o konkursie na kosę na skinsforfree.pl, możesz oczywiście wejść link w opisie i możesz sobie wziąć udział w konkursie na Good Knife Bright Water, który trwa do 1 czerwca, więc zapraszam oczywiście serdecznie. Przypominam również o kalendarzu, jak chcesz wygrać, no to oczywiście subdzwonę, łapa w górę pod filmem, wybierz sobie numerek, jaki chcesz z kalendarza dostępny, no i oczywiście udostępnij film, dołącz na Discorda i użyj kodu Kroxy na GeForce Kinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj kod promocyjny i wpiszesz kodzik Kroxy przez Wex. Nie mogę ci tego pokazać, bo mnie wyrzuci teraz bitwy, no ale klikasz sobie tutaj oczywiście kod i możesz sobie wpisać. Dzienny bonus też codziennie możesz sobie odebrać, więc też spoko opcja. No i oczywiście tutaj możesz sobie doładować konto bardzo prosto. Powiedziałem, że możesz sobie odebrać skrzynkę na start i 5% więcej do każdej wpłaty. Nie wiem, czy powiedziałem, ale możesz sobie odebrać 5% do każdej wpłaty do woli, jak chcesz. Kodu możesz oczywiście cały czas używać sobie. A tutaj... Ej, naprawdę aż tak mocno dostaliśmy na dziurę? On trafił dwa noże, ty! Dobra, przynajmniej nagroda gwarantowana tutaj spada, ale... No tak naprawdę, co to jest? Tutaj 5 zł w porównaniu do tego, ile daliśmy, no... Nie podoba się mnie to, no ale okej, okay, uznajmy. Idziemy na skrzynki widzów. Weźmiemy oczywiście Kroxy, mam ochotę otworzyć coś, powiedzmy 5 stów, weźmy minimum stuwa i czy ja chcę jeszcze procentówki, się bawić procentówki? Chyba nie, no ale możemy otworzyć na skrzynkę, bo bardzo mi się podoba i tak. Bo mogę, ale no tutaj niestety, no The Emperor to nie jest skin, jakiego tutaj oczekiwałem te skrzynki, ale jeszcze raz, no mogę sobie zakręcić, muszę kontrolować balans, bo 2400 zł zostało, no hiperbestia, ciut, no nie, ciut lepiej, jednak nie, żartowałem jednak, sprzedajemy i skrzynkę chyba zmieniamy. Desert Hydra, ile procent? 2%? Ona trochę mało, skrzynka procentowa widzę, zobaczmy. Ej, MS Castimo, 5% na nią było, no zwraca to na pewno skrzynkę, jest to profit, więc... Uznajmy, że jest ok. Dziękuję serdecznie. Kroxy Dagger 13,10 z 3 otwórzmy sobie 713 zł. No tutaj jedna kosa. O, na przykład taki bajonecik. No to jest 1000 zł, stary. Sam ten bajonet na to zwraca, więc bardzo tutaj sympatycznie poleciało. Ponad kafla udało nam się wyciągnąć 50-50. No, 4 otwórzmy, bo ładniej wygląda. 50 się nie zmieści na ekranie. Zobaczmy. No, powiem tak, to co się tu stało jest niewybaczalne, stary. 3 rękawice po prostu teraz. 3 pary w sensie. Okej. No, dziękuję. Można było tak od razu, chociaż nie, zostawmy to sobie. Ja tutaj wiem co robię, stary, spokojnie. Ty powiesz, Kroko, co ty robisz? Kroko, nie znasz się. Stary, spokojnie, 7%. Fenek, zobaczmy. No, nie poszczęściło się. Otwarcie jeszcze raz. Zobaczmy. 7% to nie jest aż tak mało wbrew pozorom. No jest Atomic Alloy, ale no nie jest to Fenek. No zwraca to otwarcie, tak? Ale do 3 razy sztuka, zobaczmy. Może teraz ten Fenek. No, Statra Korigami to będzie wszystko. Kroxy Case. To jest 2% na profit. No, 2% na profit, stary. A ja lubię takie skrzynki. Zobacz, jedno otwarcie, Amber Fate, to by się spodziewał, i jeszcze jedno, zobaczmy, jak będzie teraz, wow, fanfary, MP7 Fate, no, albo jedno, albo drugie, tak, albo jedną, albo drugą, no, ale to 3 razy sztuka, zobaczmy, i zobaczmy, no właśnie, no, Amber Fate'a, kontrakty, no, coś tu jest, coś tutaj mamy w ekipunku. Niecałe 2 kaple. 1786. O Boże, to będzie źle. To będzie źle. 1400. No właśnie, no powiem wam. Bywało lepiej. No może bitwy tutaj coś podratują. Czy coś tu jest? Bitwa za stówę jakaś. Coś takiego zróbmy. Poszukajmy tej skrzynki w tej kategorii cenowej.
Holy moly, to jest chyba prezentówka z Hole'em, o ile dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Firewater, Mysterious. Idźmy w dół, cześć. No ta skrzynka musi tu zawitać. 10% luksury. Dobra, niech leci jedna. I Dicey. 1000 zł. Koszt takiej bitwy. 5 skrzynek. 5 skrzynek. Naprawdę, nie chcę dużo. Chcę po prostu wyjść na plus z tej bitwy. I chcę ją wygrać. Jest to bardzo ważne. 2 sekundy i bot się kuluje. Ważna skrzynka na pewno tutaj. O właśnie ta. Luxury. Bot Ryan. Zobacz. Firewater. Pierwsze otwarcie na pierwszy ogień. Kto by się spodziewał? Mysterious. MP7 Fate. Aha, okej. Okay. Lubię to. Chase. Jejku, jakby ten Butterfly. Przecież to by było taki... To był taki game changer. 10% Luxury Classic. No i Dice. Będzie ciężko. Będzie na pewno ciężko tutaj. O, no właśnie. No, Classic. Nie no, co tu się dzieje, no? Co tu się dzieje, stary? Nie pojmuję tego. Za darmo Glock Łasica. Glock Łasica. Glock Łasica. No dobra. Trzeba to rozpracować inaczej. A mianowicie. Rzucając. Nawet nie wiem, co mogę wrzucić dalej. Nie wiem, czuję się rozbity. Mogę zrobić coś takiego na 3 osoby i liczyć na szczęście tak naprawdę. Koluję boty. Ktoś tu wszedł nawet. 8 sekund do łączenia bota. 4 skrzynki premium. No naprawdę fajnie by było, jakby udało się wygrać. Zobacz. Taki gloczek fate. Poproszę tutaj. No, zaczynamy najgorzej. Classic. Okej. Okay. MHK Asimov, no to jest tylko 265 zł. No co ty gadasz? To Dragon Lorka, no przez chwilę. Tętno przyspieszyło. Nie, naprawdę nie. Co ja muszę zrobić, żeby wygrać?